Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś powiemy sobie o walce PiS z PO. Tym razem kartą przetargową są nasze dzieci. Czy to dobrze, czy to źle, to za chwilę sobie o tym powiemy. Jak wiadomo, przy każdej okazji, kiedy wysługujemy się dziećmi, działa to na społeczeństwo, oddziałowuje to na nasze najniższe instynkty. Tak samo było przy C19, kiedy okazało się, że dzieci nie mogą się spotykać ze swoimi dziadkami, ponieważ zarażą ich śmiertelną chorobą i potrafiły nie widzieć swoich dziadków przez rok czy dwa. I tak jak podkreślam, zamykamy zarówno pacjentów covidowych, jak i pacjentów nie-covidowych. Gdzie dla takiego 5-letniego dziecka to prawie połowa życia. Była kiedyś afera związana z warszawską kartą LGBT. PiS mówił, że nie, Lewica mówiła, że PiS to średniowiecze. Pamiętacie, jak się o to bili i się przepychali? Było to całkiem niedawno i niby temat ucichł, miałam wrażenie, że PiS się trochę poddał, a oni przed wyborami siup z grubej rury. Włączyłam wczoraj TVP, żeby sobie humor poprawić, bo jak wiecie, tam same dobre wieści są. Nikomu tam nie jest źle, zrobiłam sobie takie malutkie pranko mózgu. Pociąg. Zrobiłam sobie takie małe pranie mózgu. No i nagle ta informacja, że organizacje pozarządowe wpadają do szkół jak bandyci z buta i uczą dzieci masturbacji. Koparami opadł. Ja nie wiem, do jakich szkół oni wchodzą. Ja takiej szkoły nie znam. Nie spotkałam się z takimi przypadkami. Chyba, że ja po prostu o tym nie wiem. I co ja mogę o tym powiedzieć? No w telewizji pani Witek wypowiadała się na ten temat dość rzeczowo. Podejście do tematu mieli na tyle skubani dobre, że wiem, że większość ludzi poprze ten projekt. Bo ciągle mówili o tym, że rodzice powinni mieć wpływ na to, jakich treści w szkole uczą się ich dzieci i jakie wartości są przekazywane dzieciom w szkole, a nie jakieś niezidentyfikowane osoby bez uprawnień. I czy to nie jest racja? No racja. Czy dobrze to rozegrali? No bardzo dobrze. Ja jednak uważam, że szkoła powinna uczyć, a wszystkie ideologie powinny być poza szkołą. Jak religia, tak i LGBT. Bo jeśli ma być sprawiedliwie, to po prostu sprawiedliwie. Ani religii, ani LGBT w szkole. W szkole powinna być nauka, jakieś super świetne wycieczki, poznawanie świata, a nie pranie mózgu małych, chłonnych mózgów przede wszystkim. Bo z religią jest tak, że nie możesz się zapisać na religię, tylko musisz się z niej wypisać, jeśli nie chcesz na to chodzić. Czyli każdy z góry jest zapisany na religię, czy jest wierzący, czy jest niewierzący i to jest niesprawiedliwe. Wyobraźcie sobie teraz, że no dobra, jest religia, teoretycznie macie wybór, bo możecie się z niej wypisać i teraz Lewica sobie zrobi taki przedmiot LGBT. Ja go tak nazwę, niech będzie tak nazwany. Mam nadzieję, że się nikt nie obrazi. I też dzieci, które uczęszczają na religię, będą z automatu zapisane na lekcje o równości płci i o różnych płciach i jeśli nie będą chcieli na to chodzić, to muszą się z tego wypisać. No, tak nie powinno to działać w dwie strony, moim zdaniem. No ale to tylko moja opinia. Zobaczmy, co tam w PiSie słychać. Jak podaje do rzeczy.pl, chcemy, by był realizowany konstytucyjny obowiązek państwa dotyczący kształcenia dzieci, oświadczył profesor Włodzimierz Bernacki. W czwartek w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie odbyła się konferencja prasowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego oraz marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Tematem była inicjatywa ustawodawcza mająca na celu zatrzymanie seksualizacji dzieci. Jej autorzy, którzy domagają się ochrony najmłodszych w przedszkolach oraz szkołach, rozpoczęli właśnie zbiórkę podpisów pod projektem. Projekt przygotował Komitet Obywatelski Chrońmy Dzieci, Wspierajmy Rodziców. Aby projekt mógł zostać złożony w Sejmie, musi podpisać się pod nim 100 000 obywateli. Na uzbieranie podpisów komitet ma 3 miesiące. Jarosław Kaczyński zauważył, że celem nowych przepisów jest niedopuszczenie do poddawania dzieci praktykom, które są dla nich z pewnością szkodliwe i mogą prowadzić do zmian psychicznych, które będą przeszkadzały im w dorosłym życiu. Jeśli chodzi o dzieci, to tu muszą być ograniczenia. Osoby dorosłe same mogą podejmować decyzje, ale dzieci należy chronić. Chodzi o szkoły, dyrekcje i kuratoria. Ode mnie to tyle. Ja chciałbym tu podziękować tylko na koniec pani marszałek za tę inicjatywę i objęcie jej patronatem. To bardzo ważne, mówił prezes PiS. W audycji Temat Dnia na antenie Polskiego Radia 24 wiceminister edukacji i nauki profesor Włodzimierz Bernacki zaznaczył, że władze państwowe powinny realizować konstytucyjny obowiązek dotyczący kształcenia dzieci w takim systemie wartości, który jest zgodny z systemem wartości ich rodziców. Ministerstwo Edukacji i Nauki przyjmuje z radością tę propozycję, czyli powstanie Komitetu Społecznego, który rozpoczął dzieło zbierania podpisów. To jest dla nas ważny sygnał odnoszący się do dwóch projektów, które były one znacznie szersze, ale także proponowały rozwiązania, według których ograniczone byłoby wejście do szkół organizacji, których aktywność wykraczałaby poza to, co jest właściwe dla programu nauczania, a także stała w sprzeczności z systemem wartości akceptowalnym przez rodziców, oznajmił Bernacki. Prawo do wychowywania dzieci zgodnie z przekonaniami ich rodziców jest zagwarantowane w Konstytucji, przypomniał. I oni tutaj się tak powołują na dwie strony, nie? Że macie prawo wychowywać też swoje dzieci w duchu, nie wiem jak to nazwać, będziemy to nazywać LGBT, ale pewnie się mylę. No wiecie, no w sensie takim bardzo skrajnie lewicowym, tylko że odbierają trochę tym rodzicom tę możliwość. Ja nie mówię, żebym z tego korzystała, pewnie bym z tego nie skorzystała, z takich nauk, ale jeśli ktoś by chciał, no to nie będzie miał tej możliwości. A tutaj chodzi o to, że powinien korzystać z tego ten, kto chce. Powinni się pytać rodziców, rodzic powinien wyrażać zgodę na piśmie albo na librusie najlepiej, to znaczy każde miasto ma na tym e-dzienniku i wtedy uczęszcza ten, kto tego potrzebuje, kto chce i ten, z czyimi ideałami jest to zgodne. Tylko że chciałabym przypomnieć, że tak się martwimy o dzieci, drogi PiSie, 20% ze zrzutek na chore dzieci, ja im tego nie wybaczę, zabierasz do swojej kieszeni. Trochę hipokryzją zawiało. I oczywiście jako rodzic ja chcę mieć wpływ na to, co dzieje się w szkole. Z kim moje dziecko rozmawia, kto go wypytuje o sprawy rodzinne, bo o tym też nie wiecie. Wierzcie mi, że dziecko idzie do szkoły, bierze je pani psycholog czy ktoś tam i wypytuje o sprawy rodzinne. A dziecko mówi, jaki ma humor, tak ma w domu. I no musicie uważać. Faktem jest to, że jeśli mówimy o osobach bez odpowiedniego wykształcenia, organizacje pozarządowe, które nie spełniają jakichś tam norm społecznych, to się zgodzę. Nie chciałabym, żeby ktoś bez doświadczenia przychodził do szkoły i robił pranie mózgu mojemu dziecku. W żadną stronę oczywiście też. Jednak nadal jestem zdania tego, że jeśli lewa strona nie może mieć w szkole prowadzonych zajęć o jakichś z tym swoich dziwnych treściach, no to religia ze szkół też powinna być wycofana i wrócić do kościołów. Ja jednak chciałabym móc podjąć decyzję, co uczą i jakie wartości w szkole przekazują mojemu dziecku. I to jest fakt i tutaj muszę przyznać PiS-owi rację. Drugi raz w tym tygodniu będzie. Nie ma co, nastał ten dzień. Nie widzę pozytywu w tym, że ktoś nieuprawniony będzie wkładał swoje własne ideały do głowy mojego dziecka. Które te ideały niekoniecznie muszą być złe, ale mogą być niezgodne z moimi. Jednak co jak co, ale walka o dzieci w Polsce wciąż trwa. Jedni chcą nowoczesności, inni chcą tradycji. Ja bym wolała nowoczesność w edukacji, świeży powiew w materiale, tej podstawie programowej, nowe ławki chociaż dla każdej szkoły i nowy sprzęt do kantorka pana od WF-u. Już nie mówię o klasach multimedialnych, też mi się marzą. I przede wszystkim, co jest najważniejsze moim zdaniem, a jest tak rzadko robione, to szkolenia przynajmniej raz na pół roku dla wszystkich nauczycieli, nieważne jaki mają staż. Im większy staż, tym częstsze szkolenia, ze względu na to, żeby mogli się rozwijać i nowymi, często dużo lepszymi metodami nauczać nasze dzieci. Bo sorry, ale jest tak, że jak ktoś się nauczył czegoś 20 lat temu i ten sam schemat powtarza przez 20 lat, to moje dziecko więcej się nauczy od pani z TikToka, która tłumaczy jakimś super nowym, lepszym sposobem, który faktycznie jest na tyle prosty, że jakby tak w szkole uczyli, to dzieci miałyby same piątki. No ale skąd ta pani ma to wiedzieć, skoro nie ma żadnych szkoleń? No kochani, dajcie znać, czy PiS ma rację w tym temacie, czy Lewica ma rację w tym temacie. I czy długo będą się szarpać o dzieci i wykorzystywać je w walce o władzę? Fajna ta huśtawka. Czekam na Wasze opinie w komentarzach, a ja Was jak zwykle buziam. Pa!